Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przejrzymy sobie moje świąteczne ozdoby. Pokażę wam, co mam. Ja raczej w domu mam taki styl minimalistyczny. Uwielbiam ozdoby świąteczne, w ogóle uwielbiam ozdoby, ale mam naprawdę te ozdoby zaplanowane. Wiecie, to nie są takie przypadkowe rzeczy, które gdzieś kupiłam i one stoją. Każda ozdoba ma tak naprawdę jakąś tam swoją historię. Jest też przydatna i na tej podstawie tak naprawdę mąż patrzy. No tak jest. Od kiedy ozdoby są? To nie jest nic przydatnego. Zaraz wam wytłumaczę, na czym polegają ozdoby przydatne, bo niektórzy tutaj po prostu wątpią, ale tak naprawdę jest. Także pokażę wam, co w tym roku wystawiłam, czym cieszę oko. Zostańcie ze mną, zróbcie sobie kawkę. Oczywiście. I słuchajcie, lecimy. Pierwsza ozdóbka, świąteczne ręczniczki. Mam tylko dwie sztuki. I słuchajcie, ogólnie jakoś nie podoba mi się styl wieszania ręcznika na piekarniku, na tej rączce od piekarnika, ale święta to jest taki moment, kiedy faktycznie mam dwa ręczniczki od lat i po prostu zawsze je wyciągam, piorę i wieszam, bo wtedy dopełniają tak całości w tej kuchni. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. I ręczniczki też są takie minimalistyczne. Białe, oczywiście to jest ręcznik, którego nie używamy do wycierania rąk. Ale słuchajcie, wyjmuję z piekarnika różne rzeczy tym ręczniczkiem, składam sobie wtedy na pół, bo on jest dosyć gruby. Słuchajcie, ręczniczki są z temu, on jest jakościowo taki jakby z mikrofibry troszeczkę. Jest mniejszy, nie jest też taki wielki, dlatego że mamy malutki piekarnik. I słuchajcie, prezentuje się idealnie i jest dwustronny. Jak wam się ta strona pobrudzi, to można, zanim wrzucicie go do pralki, to można sobie po prostu na dwie strony go używać. I to właśnie dopełnia dekoracji w mojej kuchni. Tak jak mówiłam, lubię minimalizm. Dla mnie minimalizm to jest taki, wiecie, porządek. To jest coś, co jest poukładane i w moim mózgu robi to naprawdę dobrze, jak widzę, że wszystko jest fajnie poukładane i nie jest takie, wiecie, zagracone. Oprócz tego ręczniczka na stole mam jedną wyjątkową rzecz, którą jest taca. Drewniana taca z Action, słuchajcie, z wystawionymi tutaj jak to się mówi? Wyeksponowane tutaj, proszę bardzo. Świeczuszka numer 1 ze Sinseya, też taka bardzo delikatna, fajnie, słuchajcie, zobaczcie, fajnie nawiązująca do ręczniczka. Potem mam z Sinsei również, to jest, słuchajcie, na mleczko albo na sosik, taka kanka, ona jest prześliczna, słuchajcie, zobaczcie sobie bliżej. Też nawiązująca oczywiście do świeczki w takim, nie jakimś czerwonym, w jakiejś kracie. Białe, słuchajcie, właśnie tylko z takimi malowanymi choinkami. A z drugiej strony, zobaczcie, zupełnie nic. Także ona sobie tu stoi. I słuchajcie, coś, co kupiłam w zeszłym roku. Pokażę wam, jak fajnie to działa, kiedy świeczka jest zapalona. Teraz ze względu bezpieczeństwa jej nie odpaliłam. Ale słuchajcie, to jest taka karuzela, która jak się pali świeczka, to ona się po prostu cały czas kręci. Także pokażę wam, jak wygląda. No i słuchajcie, tutaj zwykły świecznik, taki z wysoką świeczką białą. Mam też świeczkę czerwoną na zmianę, także tak się prezentuje cała deseczka. I to stoi na stole. Tylko to. Także uważam, że bardzo miły akcent. Nie mogłoby zabraknąć dziadka do orzechów. Dziadki do orzechów mam trzy. Dziadków do orzechów mam trzech. Mam mniejszy, ten średni i mam jeszcze bardzo... Mam większy, ten średni i jeszcze taki malutki. Zaraz wam pokażę. Uwielbiam dziadki do orzechów. Mogę powiedzieć, że jestem uzależniona i dzięki temu, że w mojej głowie tak jest zakodowany ten minimalizm, to nie kupuję już więcej, bo po prostu nie mam ich gdzie stawiać.
A też nie lubię, jak jest nasiepane, chociaż i tak już mam 3, więc to jest bardzo dużo jak na mnie. I ten dziadek do orzechu, słuchajcie, jest wyjątkowy, bo został zakupiony, jak byłam w ciąży, w bardzo ekskluzywnym sklepie i on wtedy, pamiętam, kosztował jakieś 12 euro. I jakby się cofnąć tak 8 lat wstecz i przekalkulować sobie 8 euro za takiego dziadka, no to było wtedy dużo pieniążków. W tych czasach te dziadki, słuchajcie, stoją tak naprawdę w Tedim, stoją w Kiku za o wiele mniejszą kwotę, chyba tam nawet 5 euro, 4,99 widziałam właśnie w Tedim ostatnio, no ale wiadomo, to jest, słuchajcie, z Made in China, ale kupiłam go w Holandii, w takim bardzo fajnym, świątecznym, ekskluzywnym sklepie. No i on, słuchajcie, jest drewniany, także to jest drewno, jest ręcznie malowany, więc stąd jego cena. Ale jest prześliczny, co roku go wyciągam i sobie stoi zazwyczaj pod choinką. Tak kocham minimalizm, że mam półmetrowego dziadka do orzechów. Nie, słuchajcie, jak ktoś jeszcze nie wie, jestem też na co dzień fotografem i to była ozdoba, którą kupiłam do sesji fotograficznych. I żeby, słuchajcie, jeżeli przychodzą do mnie co roku stali klienci, no to żeby co roku nie mieli tych samych zdjęć z tym samym, z tym samym elementem, no to po prostu dziadek tutaj zamieszkał z nami w domu na stałe. Co święta go teraz wyciągam. Słuchajcie, jest też prześliczny. On kosztował 40 euro w Action, ale myślę, że bardzo dobrze wydane 40 euro. Dziadek jest naprawdę ogromny na podstawie i on stoi u mojej córki w pokoju, bo ona bardzo go lubi, także to jest jej ozdoba w pokoju, on sobie stoi w kącie i po prostu przypomina nam o tym, że zaraz święta. Także, czy on ma jakieś imię? Adam. To jest Adam, to jest mój mąż. W salonie na oknie mam naklejkę. Nie mogło zabraknąć, słuchajcie, motywu auta z choinką. Ja uwielbiam ten motyw, jestem po prostu zakochana w tym. No i słuchajcie, taka naklejka, to jest naklejka wielorazowego użytku, bo ona jest taka, to się mówi, antystatyczna, że ona przykleja się na okno i potem się doskonale odkleja, także ja co roku ją przyklejam, potem odklejam, chowam na przyszły rok. I uważam, że jest po prostu przepiękna i to jest tak jakby jedyna rzecz w salonie, oprócz choinki i zaraz Wam pokażę czego jeszcze, która po prostu pojawia się u nas co roku. W zeszłym roku była u córki naklejona, ale w tym roku córka ma rolety do połowy okna zaciągnięte, więc nie ma tak naprawdę sensu i tym oto sposobem znalazła się u nas w salonie. Bardzo ją lubię. Mam też taką puszkę, która też towarzyszyła mi do sesji fotograficznych. Słuchajcie, nie ma zbędnego wydawania pieniędzy i potem jakby nie używania tego, także zawsze jak coś kupuję, to zawsze jak coś kupuję do fotografii, czyli na firmę, to zawsze po sesjach świątecznych znajdzie to miejsce, słuchajcie, w moim domu i ja po prostu będę tego używać. To, słuchajcie, ona zakrywa przedłużacz, który jest podczepiony pod choinkę. Żeby nam się choinka pięknie świeciła, to po prostu wykorzystałam tą puszeczkę, żeby sobie stała i zasłaniała po prostu obrzydliwy przedłużacz od choinki. Bo choinkę zaraz Wam pokażę. Choinka też jest minimalistyczna. I tyle. Taka puszeczka. Puszeczka jest Steady, słuchajcie, euro... Nie! Puszeczka jest Woolworth, euro 50. Super. Jeżeli chodzi o kuchnię, to mam jeszcze takie, słuchajcie, dwie gwiazdy z IKEA. One były początkowo na takich standach, żeby je postawić w oknie, ale nasze parapety są bardzo wąziutkie, więc one po prostu... Ja zrobiłam z nich wiszące gwiazdy i one wiszą tutaj w kuchni. One są papierowe, ale to jest taki bardzo dobry, sztywny papier i nawiązują motywem do ręczniczka.
I tutaj na lustrze mam po prostu dwie gałązki jarzębiny, bo to bardzo ślicznie wszystko razem się komponuje. No i słuchajcie, jest i ona, choinka, w tym roku nawet bez bombek, bez dodatków, bez łańcucha, ma tylko gwiazdę. Widzicie? Na czubeczku. I taka zupełnie, słuchajcie, golutka, ubrana tylko w lampeczki i uważam, że naprawdę świetnie to wygląda. Choinka jest żywa i ona tak naprawdę nie potrzebuje już żadnych ozdób, bo ona sama w sobie jest przepiękna. Wybraliśmy choinkę najbrzydszą, jaka była na straganie. Adam wybrał najbrzydszą, bo on stwierdził, że nikt nie będzie jej chciał, bo jest krzywa, tutaj brakuje. Jest tutaj, ma takiego badyla, gdzie brakuje też bardzo dużo tych dodatkowych badyli. I po prostu stwierdziliśmy, że nikt nie będzie jej chciał, więc my ją weźmiemy i tak oto jest. Ale i tak prezentuje się pięknie. W tym roku nie zakładaliśmy żadnych ozdób dodatkowych, dlatego że wyjeżdżamy na święta, więc nie chcieliśmy robić sobie dodatkowej roboty po świętach, żeby to wszystko ściągać. Ale nasza choinka co roku jest i tak bardzo minimalistyczna, dlatego że zakładamy... W zeszłym roku mieliśmy tylko takie białe płatki śniegu. 2 lata temu mieliśmy z czerwonymi bombeczkami, ale to wiecie, jakby bombeczki i lampki, nie wszystko naraz. I 3 lata temu mieliśmy złote, także żeby dochować tradycji ubierania choinki z dzieckiem, no to jednak w co się ubieramy? No w tym roku nie, ale ogólnie ubieramy. Ale jak ubieramy, to też tak raczej na jeden deseń i też skromnie. Dla mnie mniej znaczy więcej, także mamy choineczkę. O, gumka do włosów mojej córki. To nie była dekoracja. Także możemy się cieszyć już choinką. A jak tam u Was? Choineczki już stoją? Mam nadzieję, że tak. Ja, kochani, życzę Wam miłego weekendu, miłego tygodnia, miłego wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. I widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa! Widzicie, tu jest ten przedłużacz, jeszcze w ogóle w kolorze niebieskim. Dlatego ta puszeczka stoi tu. I proszę bardzo, przedłużacza nie widać. Oprócz tego dużego, mam jeszcze takiego malutkiego, którego dostała Melania na swoje... dostała Melania na swoje pierwsze Mikołajki do buta, dlatego go trzymam i co roku wyciąga go tak naprawdę Melania i stawia go koło tego dużego jako dodatkową ozdóbkę. Bo oni są praktycznie jak bracia, zobaczcie. Są bardzo podobni. Ten ma rączkę u góry? A, może mieć też na dole, patrzcie, nigdy tego nie zauważyłam, a tutaj prawdopodobnie coś miał, bo ma taką dziurkę jakąś pewnie. No, to, no, takie berło czy coś. Takie berło czy coś, ale już małe łapki nie. Pourywały.